Nie milknął echa po tragedii, jaka rozegrała się w Częstochowie. Śledztwo w sprawie maltretowanego ze szczególnym okrucieństwem przez ojczyma ośmioletniego Kamila przejęła prokuratura regionalna w Gdańsku. Ta tragedia wstrząsnęła całym krajem. W poniedziałek w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach zmarł maltretowany ze szczególnym okrucieństwem przez ojczyma ośmioletni Kamil z Częstochowy. Do szpitala chłopiec trafił z ciężkimi obrażeniami na ciele. Biegli po przeprowadzeniu sekcji zwłok ustalili, iż przyczyną zgonu Kamila Mroska stały się rozległe oparzenie ciała, w przebiegu którego doszło do wstrząsu poparzeniowego, infekcji ogólnoustrojowej, a ostatecznie doszło do niewydolności wielonarządowej. Przekazał zastępca prokuratora generalnego Krzysztof Sierak. Ustalenia i wnioski po sekcji, jak podkreślił. Jednoznacznie pozwalają na zmianę zarzutów podejrzanym, wobec ojczyma na zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, a wobec matki dziecka rozważany jest zarzut o pomocnictwo do zabójstwa. Głos w sprawie zabrał premier Mateusz Morawiecki. Powiedzmy to jasno: tylko potwór jest w stanie wyrządzić krzywdę i to tak straszną krzywdę niewinnemu dziecku, a dzieci trzeba chronić przed potworami. Miejsce takich oprawców jest nie tylko w więzieniu, ale dla przestępstw popełnianych z takim okrucieństwem, z taką premedytacją, jestem osobiście za najwyższym wymiarem kary, karą śmierci. Z zeznań świadków oraz ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że ojczym chłopca od dłuższego czasu znęcał się nad nim, bił go, kopał, rzucał o podłogę, przypalał. Dziecko wielokrotnie uciekało z miejsca zamieszkania. I tu rodzi się pytanie. Gdzie były wówczas służby, organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo, zdrowie i życie obywateli? Obserwujemy tu szereg zaniedbań, mówi socjolog dr Jakub Koper. Państwo polskie nie zadbało tutaj o po prostu, zdrowie obywatela, o zdrowie, o, po prostu o życie tego chłopca. To pokazuje, że pewne procedury nie działają, a także pokazuje, że osoby na odpowiedzialnych stanowiskach, być może nie do końca zdają sobie sprawę, na jakie stanowiska zostały powołane. Śledztwo w sprawie maltretowanego chłopca zostało przekazane do prokuratury regionalnej w Gdańsku. Do prowadzenia sprawy wyznaczono trzech prokuratorów, w tym prokuratora specjalizującego się w sprawach pozakarnych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Niezależnie od śledztwa prokuratury. Prokurator generalny Zbigniew Ziobro zdecydował się wystąpić do Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów celem wszczęcia postępowania wyjaśniającego wobec sędziów z Częstochowy i Olkusza.